Siemano, siemano i z tej strony wieczorny Meksikano na wieczornym spacerze. I wypadałoby zatrzeszczeć, a nie trzeszczy. Wypadałoby coś powiedzieć. Ale są takie dni, kiedy kurde nie ma co mówić. Kiedy się nic nie dzieje, kiedy nic nie przychodzi do głowy, kiedy mimo tego, że ma się pewnie 500 różnych opowiadań i ze 100 pomysłów, to żadnego pomysłu nie jest się w stanie zrealizować i żadna ze wspomnień jakoś nie przychodzi do głowy i nie wydaje się ciekawe. Są takie dni też, kiedy pół dnia pada, pół dnia świeci słońce i tak naprawdę nie wiadomo jaka jest pogoda, czyli taka jakaś nijaka. I powiem wam szczerze, ja dzisiaj też jestem nijaki. Jestem taki nijaki, jestem jak zwykłe flaki. Nawet nie czuję jak rymuję, ja już się zaśmiałem, bo tak nie mam dzisiaj humoru, kurde, nie jest mi do śmiechu, a tu mi kurwa rym wychodzi z dupy. No i taki właśnie jest dzisiaj dzień. Taki właśnie mam dzisiaj dzień, że tak naprawdę to chciałbym, żeby już się skończył. Może będzie już lepszy dzień jutrzejszy. Może będzie piękniejszy. Może będzie ładniejszy. Bo dzisiaj to ten dzień po prostu dzień przemyśleń, dzień rozważań, dzień zastanawiania się na czym, o co, po co, dlaczego. I tak właśnie minął mi dzień nad tym wszystkim. Nad sensem. Nad rzeczami, które się zbliżają w moją stronę. Czyli taki dzień nijaki. I tak jak wam mówiłem wcześniej, tak naprawdę nawet nie mam o czym powiedzieć. Nie mam o czym powiedzieć i tak naprawdę to też odpaliłem się tylko i wyłącznie dlatego, żeby właściwie pozdrowić was i podziękować za wczorajszego lajta, podziękować za wsparcie, podziękować za to, że jesteście, bo wypada chyba, nie? Coś takiego zrobić, skoro jesteście ze mną niektórzy na dobre i na złe, więc odpaliłem się. Więc szybciutko tu wymienię pierwszą top 10 wpłacających. I są to Kowalscy jak nigdy na pierwszym miejscu. A mam wam niespodziankę pod koniec opowieści, właściwie tego filmiku bądź też monologu. Kowalscy na pierwszym miejscu i to naprawdę jestem zaskoczony mile. Przepraszam bardzo, ale ja palę papierosa jeszcze w trakcie. Wirażka nieodmiennie, jak zwykle, dziękuję ślicznie, na drugim miejscu jest. Szwecjano na miejscu trzecim. Złośnik z białego, potem Fazi, Hebenito, Boberek. I tutaj jest ta teraz niespodzianka. Specjalnie od Halskiego pozdrowienia dla Marlenki. Halski zapewnia, że jest wszystko w porządku, że jest wszystko ok. Wiadomo, nie zawsze można być na live, nie zawsze można uczestniczyć, to jest normalne. Ludzie też mają inne sprawy, inne rzeczy na głowie, oprócz internet i przebywanie 3 godziny na live. Więc jeszcze dokończymy tutaj pozdrowienia. Również Halskiemu dziękuję za te wsparcie, które dotychczasowo odbywało się. I tutaj dalej dokończę pozdrowienia. Kamil 1989, on był pierwszy na lajcie, pierwszy wpadł na lajta. 14 HC88, przepraszam, niedoceniony, niezauważony, przepraszam cię bardzo. Aż bucha ściągnąłem z tego wszystkiego. Przemek K, również pozdrawiam. Przemek, nie byłeś pozdrowiony, to jesteś pozdrowiony. Marcin Malinowski, jak zwykle. Górnik, Magda i Łukasz i Marek Produkcja. I tak jak mówiłem, chociaż są pomysły, na przykład taki, jaki wczoraj ktoś mi podsunął, że Konon
no, robi kupę do reklamówki, potem, potem Major to używa jako rzekomego Toulenu i żeby zrobić z tego parodię. Chociaż jest też pomysł, żeby parodię zrobić też z Konona i z Geremka. I myślałem, że będzie trudniej mi udawać jego głos, ale nie będzie to takie ciężkie. Troszkę ćwiczeń i będzie Geremek porobiony przeze mnie. W sensie parodii. I tak jak zawsze mówię, nie brać tego na poważnie. To jest tylko i wyłącznie dla celów, żeby poprawić humor i uśmiech. I tak jak mówię, chociaż są takie pomysły, są te pomysły, to dzisiaj miałem tak kurde ciężki dzień, że powiem wam, że tak naprawdę to szczerze to się nic nie chciało. Mimo tego, że wyjeżdżałem i że próbowałem nawet coś nagrać, chciałem zrobić dzisiaj odcinek z otwarciem Kopania. Pojechałem nawet na jedną z plaż tu w okolicy, których jest tutaj sporo, to tak naprawdę, kiedy zacząłem kopać, to wykopałem chyba z 2 kapsle, kupa sygnałów, kupa kapsli, kupa zawleczek i tak naprawdę nic więcej. I stwierdziłem, że nawet tego nie ma sensu wrzucać, chociaż to nagrywałem, ale po prostu są takie dni, kiedy tej weny kompletnie nie ma, kompletnie nic się nie chce i kompletnie nawet robiąc film, to i tak uważa się, że to jest po prostu niewarte wrzucenia, więc tego nawet nie wrzuciłem, chociaż mam go na tej kamerze właśnie, którą teraz w tej chwili nagrywam i prawdopodobnie jak wrzucę ten filmik, to tamte moje zbiory kapsli po prostu skasuję, nie? I tak czasami bywa, po prostu czasami są takie dni, że wszystko co robisz wydaje się, że jest spieprzone. No tak to wygląda. Nic mi się nie podoba w tym momencie z tego co robię i muszę się zresetować, muszę pomyśleć, żeby to poprawić. Oczywiście pewnie mi się nie uda. O, widzicie, jak patrzcie, jak ja pesymistycznie na wszystko patrzę. Właśnie, że mi się uda i że poprawię wszystko i że będzie wszystko pięknie, ładnie, bo musi być pięknie i ładnie. Natomiast mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie zdecydowanie lepszy, że po tych mękach dzisiejszego dnia po prostu wstanę jutro i mam nadzieję, że będzie ładna pogoda i mam nadzieję też, że wpadnie jakiś plan, nawet na przykład plan na rozrysowanie jakiejś parodii, bo to, że parodia jest, to nie znaczy, że można ją zrobić, bo trzeba ją jeszcze konkretnie rozpisać i tak dalej. To nie jest takie proste. I tak właśnie mijam dzień. Wyszedłem po prostu z domu, żeby się przespacerować, bo po prostu już mam dość siedzenia też w chacie. Też myślę, że się trochę to przyczynia. Przyczyniły się te moje podróże, wiecie, do tego. Bo jednak na podróżach coś się dzieje i non-stop jest coś nowego i non-stop mogę coś nagrywać, mogę coś pokazać. Ja tutaj te rejony już tak obleciałem, tak objechałem w tamtym roku, że tu naprawdę nie chce mi się po raz setny wchodzić do tego samego lasu. Przynajmniej dzisiaj miałem taki dzień. Nie chce mi się po raz setny przychodzić na tą samą plażę, bo te wszystkie plaże już przeleciałem wszerz i wzdłuż, łącznie z Augustowem, z Sejnami, z Oleckiem i w ogóle, nie? I nie tylko. Raczkami i mógłbym to wymieniać i okolice Suwałk. I nie chce mi się, kurde, tego robić po raz setny. No i przez te takie wyjazdy, wycieczki, potem jest kłopot z nagrywaniem na miejscu. Jest kłopot z nagrywaniem na miejscu, bo mi się wydaje, że ja to wszystko, kurwa, już tyle razy pokazałem, że już się wszystkim żygać chcę. I pewnie się nie mylę. Pewnie się nie mylę. Pewnie się nie mylę. Też, kurde, nie mogę nigdzie się wybrać tą Skodą, chociaż na tą jedną noc, to by urozmaiciło chociaż trochę ten kanał. Bo zawsze by się trochę coś działo, no bo przecież są temperatury takie, jakie są, no. To jest Polska. I niestety temperatury są takie, jakie są. Ja nie wyobrażam sobie nocowania teraz w Skodzie. No i tak to właśnie wygląda. I mam nadzieję, że może
jutro przyniesie coś lepszego. Nowy dzień. Wszystko się okaże. Zobaczymy. Ja Was pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za wczorajszego lajta, dziękuję za wsparcie, dziękuję, że jesteście. No i oczywiście zapraszam na niedzielę, na 18:00. Bo w święta to już robić lajta nie będziemy, bo święta są dla najbliższych. Niech każdy sobie napije się z rodziną, albo niech zje kawałek ciasta, albo się podzieli jajkiem i niech sobie odpocznie ode mnie, od internetu i od tego wariactwa, które na internecie nieraz się odbywa. Wręcz bym powiedział, że często. Pozdrawiam.